Witam Was w kolejnym vlogu w tym tygodniu. Tym razem opowiem Wam o tym, po co pojechałam do Gdyni. Zapraszam. Jak możecie zauważyć, jeszcze mam mokre włosy, jeszcze jestem w piżamce, ale idziemy się ubrać, idziemy wysuszyć włosy, chociaż myślę, że wysuszę je tak naturalnie, żeby one się po prostu z biegiem czasu wyschły. I pierwsza rzecz, którą dzisiaj robimy, to dzwonimy. Dzwonimy po ludziach. Jest w tym momencie godzina 10:50. Jak możecie zauważyć, mój vlog poprzedni właśnie się update'uje. Wrzuca się na kanał. Obok leżą oczywiście paluszki i wafelki, a my tymczasem idziemy się ubrać. To jest kupa ubrań. No więc tak. Znaczy, wy nie idziecie się ubrać. Ja się idę ubrać. Ja. Jak możecie zobaczyć, już się ubrałam. Dzisiaj jestem ubrana w dres i mam zamiar jechać w dresie do tej Gdyni, bo nie chce mi się jechać będąc jakoś super ładnie ubrana i czuję, że rzęsa mi wpadła do oka. Najwyższa pora zadzwonić do pana właściciela, lokacji filmowej, tak więc... To by było na tyle. Numer obecnie jest zajęty. Tak więc w takim razie dzwonimy do Fundacji Pamięci Narodów. To nie koniec. Użytkownik, do którego teraz dzwonisz, prowadzi właśnie rozmowę. Co? Do ostatniej osoby nie mogę jeszcze zadzwonić, bo muszę mieć pewność, że mam kasę. Tak więc... Kurka no... Co za zbieg okoliczności. Dobra, dostałam wiadomość od fundacji o treści oddzwonię, tak więc czekam, aż oddzwonią. A tak co, trzeba będzie wykonać te telefony za jakieś 30 minut, myślę. Dobra, to skoro czekam i tak aż minie pół godziny, to nie będziemy marnować czasu, bo to nie miałoby najmniejszego sensu. Usiądę, uzupełnię wszystkie dane do filmiku na YouTubie, zrobię miniaturę. Udostępnię Wam informację na Instagramie, że już jest tam, jest ten film i kiedy on wleci na kanał, a potem bierzemy się za szycie dalej opasek, więc zapraszam. Dobra, mamy 11:39, czyli minęło 40 minut około. Film już się wrzucił, a Wy dostaliście na Instagramie informację, że będzie on miał premierę, tak więc wszystko zrobiłam. Jestem teraz w trakcie zgrywania z jednego z pendrive'ów, z karty pamięci, zdjęć z konferencji dotyczącej Druchawicka, tak więc trochę czasu już minęło, ale postanowiłam teraz się tym zająć, a teraz dzwonimy, zobaczymy, czy odbierze. Cały czas. No dobra. Takie zrządzenie losu. To co robimy? Wyciągamy maszynę do szycia i zaczynamy szyć! A wy lecicie za mną szyć, tak więc let's go! Ustawiłam kamerę na statywie i teraz tak, zdejmę to, wezmę sobie ten stołek, ustawię to tu. Mamy maszynę i teraz tylko muszę zainstalować pedał i to w taki sposób, żeby dało się szyć nim. Dobra, chwila. A few moments later. No więc jak widzicie, maszyna już stoi, ja tutaj biorę i biały, i czerwony materiał i bierzemy się do szycia. Rzeczy, które by nam się przydały przy szyciu, to na przykład nożyczki, ekierka, która jest większa od mojej głowy, albo taki ołówek. Na początku rysuję na białym materiale prostokąty o wymiarach 6,5 cm na 38 cm. Ja od razu rysuję kilka prostokątów obok siebie, żeby wyciąć całość, a następnie pociąć je na równe paski. Całą czynność również powtarzam na czerwonym materiale. Rysuję kilka prostokątów obok, a następnie tylko rozcinam paski. Następnie biorę biały pasek i na dłuższym boku prostokąta, który został pomazany ołówkiem, zaginam go do środka i zaczynam obszywać. Następnie robię to samo z czerwonym materiałem, a następnie biorę biały i czerwony pasek, spinam je ładniejszą częścią do środka, a następnie zszywam po przeciwległym boku niż tam, gdzie szyłam przed chwilą. Ja jeszcze dodatkowo zawijam wystający po drugiej stronie materiał pod białą stronę, a następnie przelatuję maszyną do szycia jeszcze raz po tym brzegu, przez co łączenie obu materiałów jest odrobinę bardziej wzmocnione. Następnie przycinam brzegi, a potem zaginam je do środka
i oprzywam tak, żeby końcówki opaski też wyglądały ładnie i estetycznie. I proszę, tak prezentuje się skończona opaska, jest ładna i jest dokładnie na wymiar ramienia osoby, która będzie ją nosić. Słuchajcie, jest 14:50, ja musiałam zasunąć zasłony, bo tak silne światło mi świeciło w maszynę, która leży tu. I dopiero teraz, po prawie 5 godzinach pracy, skończyłam szyć te 5 opasek. Jezu, jestem tak zmęczona, no ale dobra. Jeszcze w międzyczasie, możliwe, że to zajęło mi tyle, nawet niemożliwe, tylko na pewno zajęło mi to tyle, ponieważ w międzyczasie wykonałam 11 telefonów do 11 różnych osób. I część rzeczy jest załatwiona, a część rzeczy nadal nie. Tak więc odkładam to. Kończę się pakować, za chwilę wychodzę z domu. Jadę do Piotrka, a później pod centralny. Piotrkowi idę zostawić to. Trzymajcie za mnie kciuki i zabieram Was na dalszą podróż z samą sobą. Jesteśmy już pod centralnym. Ty dobra, weź. Idziemy pod Marriott. Idziemy! No więc stoimy już pod Marriottem. Tu jest cały Marriott, a tu jest samochód Mateusza i ja będę siedziała tutaj. No i powoli szykujemy się do drogi. Chłopaki poszli do Carrefoura jeszcze kupić jedzonko, Piotrek z Julkiem, a ja w tym momencie już po prostu czekam, aż dosiądą się do nas ostatni pasażerowie, bo poza mną, Mateuszem i Julianem jedziemy jeszcze z dwójką pasażerów z aplikacji BlaBlaCar, tak więc no, czekamy i za chwilę ruszamy. Jest prawie 20, więc jesteśmy prawie na czas. Jest 1:40, dojechaliśmy do domu Kuby. Jest tu bardzo klimatycznie i PRL-owsko, jak możecie zauważyć. No i co? Idę spać, bo ledwo żyję. Widzimy się. A, już jest wtorek. O rany, Jurek, zapomniałam. Więc tak, czekajcie, że wam pokażę zegarek. Tak, chwila. A, proszę zgasnąć. Jest 1:40, ledwo widać. O Boże. Dobra, dobranoc. Zasłaniasz lusterko. O, sorry. Dobra, słuchajcie. Zaraz nagram vloga, bo zasłaniam Mateuszu. O, no, jadymy. Jadymy. Ale słońce. Tak. Dobra, słuchajcie, mamy godzinę 7:57, a my już jesteśmy ubrani, gotowi i jedziemy przed siebie dalej. Naszym celem jest najpierw firma, w której Rzepa ma praktyki, a później jedziemy do Jackowa, skąd pochodzi moja rodzina w ogóle. Mówię to, to wcale nie mam... Gdzie? Tam pojechał. O mój Boże. Oddaję głos Rzepie, który chciał być na vlogu i go nie widać. Jestem pod światło, kurczę, nie widzę. Nie szkodzi, co powiesz ciekawego. Do roboty! Do roboty! To nie wakacje! Dziewczęta! Do roboty! Nie no, ja nie nagrywam coverów, no nie mam głosu. A szkoda. Ja nie mam takiego głosu jak Lekosia. Ja nagrywałem parę coverów, ci powiem. Tak? O. Chcę je usłyszeć. Nie. Jak się zawstydził. Ja sami nie. Dobra, robimy głosowanie u Lekosi na Instagramie. Czy Rzepa ma nam stawić, pokazać, tak? Tak. Czy Rzepa ma wstawić covera, czy nie? Rzepa, na Instagramie twoim. Ja jestem bardzo shy, to tam nie wiem, czy dobra. Dobra, zasłonimy ci twarz. No, będzie po prostu. Chociaż korek na głowę. Zobaczcie, jaki korek jest tutaj. No właśnie, widzę, straszny. Tutaj zawsze tak jest? Tak. Ale ktoś fajnie pomyślał z tym, z buspasem. Tak, masz kontrbuspas, ale tylko w określonej godzinie go masz. Mhm. Tak, to jest ten folwark, ale numer.
ten fragment filmu jest specjalnie dla rzepy. Proszę bardzo, rzepa. Są. Są i patrzą na ciebie. Wyjechaliśmy z Jackowa już, w tym momencie jedziemy do Muzeum Gryf na Pomorzu. Tak. Generalnie jest to Muzeum Techniki Wojskowej. Dokładnie. I z tego co wiem, i chciałbym to sprawdzić, można tam się przejechać między innymi czołgiem, więc może być bardzo ciekawie. Aczkolwiek dzisiaj raczej czołgiem nie zdążymy i trochę nas nie stać na zatankowanie. Powiem tak, no samo zatankowanie to byłoby kilka tysięcy złotych. Właśnie. Człowieku, gdzie ty masz kluczyki od czołgu? No właśnie. Generalnie jedziemy do tego muzeum i zobaczymy, bo z tego co widziałem na filmach jednego takiego youtubera, nie wiem czy mogę wymienić nazwę. Nie myślę, że możesz. Motobieda w każdym razie. Ma kilka odcinków właśnie z tego muzeum z Gryfu i naprawdę wiele bardzo jest ciekawych pojazdów stamtąd. I chciałbym je osobiście zobaczyć i być może uda mi się je poprowadzić osobiście. Dokładnie, tak więc zabieramy was ze sobą do Gryfu. Dobra, jesteśmy w Gryfie, Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. I tak, mamy mało czasu, więc na razie idziemy zobaczyć same pojazdy wojskowe. Tak jest. A później przyjedziemy tu prawdopodobnie z chłopakami zobaczyć jeszcze strzelnicę. Good one, good one. Tak więc, no co, lecimy. Lecimy powoli. No, dokładnie. No to właśnie wyszliśmy na teren tego muzeum, kierujemy się w stronę wystawy. Znaczy, a tam jest najlepszy eksponat na świecie? Opel. A, Opel, okej. Okay. Sorry, okay. Nie mogę się wstrzymać. Kierujemy się w stronę wystawy pojazdów. Bilet ulgowy to jest 15 zł, normalny 25. I ulgowy obejmuje uczniów, studentów. Widziałem też rodzinne, tak, bilety. I rodzinne bilety, tylko tam nie pamiętam, jeżeli chodzi o ilość osób. To jest tam bodajże 65 zł chyba, czy coś takiego. I, tak. Przez przewodnikiem to jest chyba tam od 30 zł. No przewodnik 30 kosztuje, tak? Więc... Tak, coś takiego. O, no, są autka. Zobacz. Stoi, czekajcie, dobra, pokażemy wam. Robocop. Tak, generalnie powiem wam, z czego to jest w ogóle złożone. Z tego, co ja tutaj widzę. No to z takich oczywistych rzeczy, to mamy klucz płaski i młotek. A to są wały napędowe z silników, prawdopodobnie z ciężarówek. Tu mamy chłodnicę, prawdopodobnie też z ciężarówki. A to jest tłok. Aha. To jest tłok z silnika. Fajnie. Niesamowite. A to? Aha. Tutaj te ręce są wykonane z wałów napędowych. Ale super. Zarąbisty jest ten ziomek. Śmieszny. To jest multicar, tak. To jest samochód. Generalnie to są auta, które były i do tej pory są multicary. Produkowane tylko w innej formie oczywiście. W Niemczech. Ten konkretny jest z Niemiec Wschodnich, czyli z NRD ówczesnego. Tutaj patrzycie Mirafiori, jak ktoś zna piosenkę właśnie w aucie. Szatniarz pilnuje mi Mirafiori, no to jest właśnie taki główny bohater. I generalnie w czasach PRL-u, jak ktoś już miał dużego Fiata, to było coś, ale Mirafiorką jeździli dyrektorzy między innymi. Mm-hmm. Także super. Ludzie naprawdę wysoko, wysoko postawieni. Jaki prestiż. A, to już jest Warszawa M20. Mm-hmm. Z późniejszego okresu produkcji. Już składana na polskich częściach. To jest bodajże po 56 roku. Gdańsk. O, ten okres jest 57 z tego co napisali. Ładny. Jaki śliczniutki ło. I tym sposobem
sposobem dochodzimy do piątkowego poranku, czyli dla was jest to koniec vloga, dla mnie to jest początek kolejnego. Tak więc ja będę kończyć to nagranie, widzimy się już po weekendzie, w poniedziałek, na moim kanale znowu. Trzymajcie za mnie kciuki, bo właśnie w tym momencie prawdopodobnie jadę do Grodziska Mazowieckiego szykować nocleg dla moich dzieciaków. Tak więc uwielbiam was. Trzymajcie się bardzo mocno, czuwajcie w uśmiechu i cześć.